spójny z tym, o czym mówiliśmy do tej pory. Ewangelia Marka 7:13 przeczytamy najpierw. A jak zatytułować? Nie, może zatytułujcie go sobie Nie ustalaj własnych praw. Ewangelia Marka 7:13. Ewangelia Marka 7:13 mówi tak. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę. Najsilniejszą formą blokady działania Boga w naszym życiu jest nasze niezgodne z Bożą prawdą przekonanie. To nie diabeł blokuje działanie Boże. Pismo Święte nam pokazuje, że unieważnia się Słowo Boże własną nauką, własnym systemem praw. Księga Izajasza 51:4 do tego. Księga Izajasza 51:4. Jest napisane tak. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludu. Czyli widzimy, że Boże Słowo, Boża Prawda jest unicestwiana przez ludzką prawdę, tak zwaną, przez ludzkie przekonanie. Chcę ci powiedzieć, że najpotężniejsza postać we wszechświecie, czyli Bóg, który stworzył wszystko, ma tak delikatny przekaz, że ludzkie przekonanie może go zniwelować. Chcę, żebyś to zrozumiał. Religia mówi tak, Bóg jest większy niż to. To jest slogan. Jeżeli coś teraz uważasz, masz jakieś przekonanie teraz i to przekonanie jest niezgodne z Bogiem, niezgodne z Jego prawdą, to jest to silniejsze niż Jego prawda, która jest prawdą, która stworzyła niebo i ziemię. Patrz. Bóg nie zrobi żadnego ruchu kontra twojemu przekonaniu, o ile nie zechcesz sam go zmienić. Szok. To jest szok. Słowo Boże mówi, posłuchajcie, co my przeczytaliśmy. Jakże niwelujecie Boże Słowo swoją nauką. Czy to jest w ogóle mega proste dla człowieka? Że człowiek może zniwelować Bożą prawdę swoją nauką, czyli swoim przekonaniem, swoim systemem wartości. Jestem ostatnio w jednym mieście, mam też, akurat tam kończyłem szkołę wiary, podchodzi do mnie dziewczyna i mówi do mnie tak. Mam do ciebie prośbę, czy zechciałbyś przemyśleć pewne przekonania swoje? Ja do niej mówię, ale dlaczego mnie chciałabyś, żebym przemyślał swoje przekonania? No bo ja uważam, że pewne rzeczy, które głosisz, no powinny wyglądać inaczej. Ja mówię, ty się słyszysz. Powiedziałaś do mnie, że ty uważasz, że pewne rzeczy, które głoszę, powinny wyglądać inaczej. Przecież ja głoszę Boże Słowo. No ona mówi, no tak, ale jest różna interpretacja. Ja mówię, daj mi przykład. Mówię, ja jestem prosty chłop, naprawdę mam 8 lat szkoły podstawowej. Weź mnie to powiedz normalnie.
co tobie się nie podoba w tym, co ja głoszę. No bo na przykład ty mówisz, że kto by nie miał w nienawiści ojca i matki, i że nikogo nie znamy według ciała. A ja uważam, ja mówię, ty się słyszysz? Ja do ciebie mówię Słowo Boże. A ty do mnie mówisz, że ty uważasz? Wiecie, co ona robiła? To, co przeczytaliśmy w poprzednim wersecie. Niwelowała swoją nauką Słowo Boże. Córka pastora tutaj. Ona uważa. Chrześcijanie mają taką manierę, szczególnie charyzmatyczni chrześcijanie, którzy uważają, że pozjadali wszystkie rozumy. Jak już doświadczyli chrztu w Duchu Świętym i różnego rodzaju manifestacji Bożych, tak? To myślą, że Boga złapali za nogi. Ty, ludzie myślą, że mieli 16 objawień w życiu, rozumiesz? I że zobaczyli dwa razy anioła. I że to oznacza w ogóle człowieku, że oni mają prawo do tego, aby ustanawiać własne prawa. Szok. To jest szok dla mnie. Szok. Bo ja tak uważam. Ja mówię, ale mnie nie obchodzi, co ty uważasz. Mnie nie obchodzi, co ja uważam. Ja w ogóle całe życie spędzam na tym, tak, aby eliminować własne prawa. Ludzie, ja miałem odpowiedź na każde pytanie. Ja się potrafiłem podszyć pod każdego człowieka. Ja miałem sekretarkę nawet w telefonie, która brzmiała w ten sposób, Biuro Ochrony Rządu. W czym mogę pomóc? Człowieku, ludzie rzucali telefonem, jak to słyszeli. Mówili, że ja dodzwoniłem. Ja mówię, dobrze. Rozumiesz? W ogóle funkcjonowaliśmy w takim... Ja doradzałem ludziom, którzy byli w ogóle prawnikami, biznesmenami, człowieku, a ja, rozumiem, ja byłem ultrakłamcą. Człowiekiem, który był w stanie każdą rzecz ci w ogóle, rozumiesz, o co chodzi, każdą rzecz. Potem jak przyszedłem do Jezusa, to ja musiałem całe moje usposobienie przeprowadzić przez krzyż. Ja je przeprowadziłem przez krzyż. Ja dzisiaj funkcjonuję jak duchowa wagabunda, ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale to dlatego, że ja przez krzyż przeprowadziłem swoje przekonania. Przekonania swoje. Co mnie obchodzą jakieś przekonania? Jak mnie moje własne nie obchodzą? Ty. To co mnie ktoś mówi, bo ja tak uważam. Ostatnio też rozmawiałem z inną dziewczyną w innym mieście. Usiadła bardzo fajna dziewczyna. Sługa Boży w ogóle. Ale mówię, Artur, słucham twoich nauczeń, ale są pewne rzeczy, z którymi nie mogę się zgodzić. Ja mówię, ale dlaczego mnie o tym informujesz? Czy byś nie zechciał przemyśleć pewnych swoich przekonań? Ale mówię, to nie są moje przekonania, tylko to są przekonania Boga. No ale to ty tak uważasz, ona do mnie mówi. Ja mówię, a ty uważasz, że tylko tak ja uważam. Takie coś mam. Ja mówię, że to są przekonania Boga, a ty uważasz, że ja tak uważam. Ktoś z nas jest w problemie. Tak? Ktoś z nas jest w problemie. Akurat jej o to chodziło, że tam wyrażam swoją opinię na temat innych usługujących. Ja mówię, a co mam robić? Mówię, jak no tak, ale to tak można ogólnie, ja mówię ogólnie. Jakbyś mieszkała w jakimś bloku na przykład i pod twoją klatką schodową by była wielka dziura w ziemi. Taka 3 metry. Tak? I ona by była na przykład po prawej stronie przy zielonym płotku. Pod gruszeczką. Przykryta folią z napisem niebieskim jakimś tam. I miałabyś dziecko. I ono by wychodziło przed blok się bawić. Powiedziałabyś do tego dziecka, opcja pierwsza, uważaj na siebie. Czy powiedziałabyś do tego dziecka, opcja druga, kiedy wyjdziesz z klatki po prawej stronie, przy zielonym płotku, pod gruszeczką, jest wielka dziura przykryta folią o niebieskim napisie. Nie chodź tam, bo tam można wpaść i sobie połamać nóżki. Ona mówi, no powiedziałabym tą drugą opcję. Ja mówię, no to o co ci chodzi? Wymieniam ludzi z imienia i z nazwiska, którzy trują innych ludzi. Co mam powiedzieć? Jak on publicznie truje, rozumiecie, w ogóle wiecie o co chodzi? Jak ktoś się publicznie wypowiada, to na niego spada publiczny sąd. To jest proste. Tak samo jak publicznie grzeszysz, to wiesz co masz zrobić? Publicznie przeprosić.
Jeden człowiek, gdzie kiedyś zakładaliśmy kościół, zaczęliśmy zakładać kościół, zaczął, wywalił się do góry kołami i zaczął pić publicznie w mieście. Potencjalny pastor tego przyszłego kościoła. I on się potem opamiętał, tak? I on się ze mną spotkał. Ja oczywiście zamknąłem cały temat, do niczego nie doszło. On mówi, Artur, co mam zrobić teraz? Ja mówię, publicznie piłeś w mieście? Publicznie. Dobrze, mówię. Po pierwsze dasz informację na Facebooku, przeprosisz wszystkich ludzi, a po drugie pójdziesz do gazety publicznej, zapłacisz za to, tak? I dasz informację w gazecie publicznej, że przepraszasz społeczność tego miasta. Że jako narodzony z Bożego Ducha człowiek chodziłeś i zachowywałeś jak świnia. Moje pasuje ci to. Publiczny grzech, publiczna pokuta. Prywatny grzech, prywatna pokuta. To bardzo proste. Publicznie sieje ktoś herezję, spada na niego publiczny sąd. Prywatnie sieje ktoś herezję, spadnie na niego prywatny sąd. Rozumiecie? To jest w ogóle normalna sprawa. W tym kraju zaistniała taka dziwna maniera, że ktoś głosi herezję, tak? I nie można powiedzieć słowa na niego, bo to jest pomazanie z pański. I ludzie mi pisali, ty atakujesz pomazańców pańskich. Ja mówię, ty jesteś w ogóle nienormalny dla jakichś pomazańców pańskich. I w ogóle mówię, a co robił w ogóle święty Jan, czy w ogóle ten, święty Paweł? No po imieniu, po nazwisku walili im równo, tak? Mówił, wale tam, Diotrefes w ogóle to się tak zachowuje, tamci to się tak zachowują, co oni robili, no? Człowieku. Paweł wyraźnie mówił, tam uważaj na tego, bo ten to w ogóle mnie tutaj to zrobił. W listach pisał, w Biblii to macie. No tak, ale czy Artur, ty byś nie zechciał? Nie zechciałbym, moja droga, mówię. Ponieważ ja nie posiadam własnych praw. To są prawa Boże. Prawa Boże. Istnieje nauka Boża i nauka nieboża. Tu jest napisane u Izajasza, zwróć uwagę. Słuchaj mnie, bo ode mnie wyjdzie nauka. My musimy wejść w pewne miejsce zrozumienia, że nas nie stać, ludzie, na to, żebyśmy mieli własne zdanie, tak, na tematy, na które Bóg ma już jakieś zdanie. I my nie możemy powiedzieć, bo ja mam takie objawienie, wiesz, bo tam to jest sucha litera. Nie jest sucha. Sucha litera to sucha litera. Jak Jezus powiedział, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, to wy myślicie, że to jest sucha litera? To nie jest sucha litera. Tłumaczy się to w bardzo prosty sposób. Jeżeli ojciec czy matka, czyli ludzie krewni według ciała, tak, zaczynają stawać w opozycji twojego życia duchowego, to z automatu spadają z piedestału. Krótko powiedziawszy, jeżeli moja matka by była nienarodzona z Bożego Ducha, tak? I miałby 5 złotych. Rozumiesz? I ona by potrzebowała 5 złotych. I potrzebowałby 5 złotych mój brat w Chrystusie, tak? To by dostał brat w Chrystusie, a nie matka. Łatwiej nie można. A jak kogoś coś kuje, to znaczy, że ma własne prawo. To ma własne prawo wewnętrzne takie. Ty nie możesz mieć własnych praw. Bo Bóg mówi, przez swoją naukę usuwacie, tak, moją prawdę. Czyli tą prawdę jest łatwo usunąć. To nie jest trudno usunąć prawdę Bożą. To nie trudno. To łatwo. Rozumiesz? Jezus uczy i mówi tak, nastaw drugi policzek. A chrześcijanie są mistrzami świata w obrażaniu się. Kocham Cię, ale nie chcę z Tobą przebywać. Kocham Cię, ale nie dzwonię do Ciebie. Co zrobił? No usunął w ogóle, usunął prawdę. Potężną prawdę, tak? Kto Cię uderzy w jeden, nastaw drugi. No tak, ale to będą mnie lali. No i kto Cię będzie lał? Czy Ty jesteś chory na głowę? Mnie nikt nie leje. Człowieku, mi się nie zdarzyło, żeby od... W ogóle od 2001 roku, żeby ktoś mnie znał. No. Ja nie pamiętam takiego w ogóle takiej historii, człowieku, no ja nie wiem. Tak? Ale kiedyś stałem na ulicy, filmowałem moją żonę, jak głosi Ewangelię i widziałem, jak na drugiej stronie ulicy po prostu głosiła facetowi, facet jej napluł w twarz, tusz jej spłynął po twarzy, rozumiesz, o co chodzi?
Pierwsza moja reakcja była taka, podejdę, złamię mu nogę. Przyzwoicie, no jak należy. Rozumiesz? Także mu się zrastała 3 miesiące. Po prostu. Jestem w tym dobry. Ale natychmiast prawo ducha, tak, które jest w moim wewnętrznym człowieku, dało mi prostą informację. Bo tutaj powiedział, Artur, to jest moja córka. Ona sobie poradzi z tym, że ktoś na nią pluje. Dobrze, Panie. Nawet nie drgnął. Rozumiecie, o czym mówię? To jest prawo ducha. Odgórne prawo Boże, które jest nam przekazywane przez Ducha Świętego za pomocą naszego wewnętrznego człowieka. I nie możemy ustalać własnych praw, bo ja tak uważam. A co mi obchodzi, jak ty uważasz? Ty musisz uznać, że to, co ty uważasz, nie jest ważne. Że twoje przekonania nie są ważne. Jeżeli źle się czujesz, bo ktoś cię obraził, tak? To jest twoje wewnętrzne przekonanie na poziomie emocjonalnym. Ja się źle czuję. Masz zaburzenie. No normalnie jesteś zaburzony. Przychodzą demony poniżenia do ciebie i ci tak mówią. Wybacz, ja focham na to wszystko. Rozumiesz? Demon focha. Nieodzywający się demon. Moje prawo stanie się światłem ludów, księdze Izajasza jest napisane. Czyje prawo stanie się światłem ludów? No Boże, nie nasze. Nie ludzkie. Kiedy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha, dlatego mówię, to jest spójne z tym, o czym ja mówiłem. Umarłeś z Chrystusem, tak? Od tego momentu prawidła Boże są w twoim duchu. Ty musisz zacząć się z nimi zgadzać i ty na tej bazie masz pracować. Ty nie możesz pracować na innej bazie, bo ja tak uważam. Skąd te setki głupawych objawień, które są w człowieku? Ludzie przychodzą, objawienie, objawienie, objawienie. Ja mówię, o człowieku, mówię, co ci się z tym, mówię, masz pokój w tym objawieniu, co tym idzie tym objawieniem twoim, mówię, no. No taki jakiś ciężar, taki niepokój, ja mówię, jakie jest objawienie, no. To nie jest pańskie. Bóg powiedział, moje jarzmo jest lekkie. A ktoś mówi, ale mi ciąży, mówi sprawa pańska. Ja mówię, ale on powiedział, że to jest lekki. To mówię, zgadnij, skąd jest to objawienie, które się tak ciąży. Z samego dna piekła. On tak pięknie wygląda. Ja mówię, co mnie to obchodzi? Prawo Boże jest proste. Jarzmo moje jest lekkie. Tyle lat służę Bogu. Nigdy mi nie było ciężko, ludzie. Mnie nigdy nie było ciężko głosić Ewangelię. Mnie nigdy nie było ciężko uzdrawiać chorych, wypędzać demony. Mnie nigdy nie było ciężko jechać gdzieś, siedzieć tam tydzień czy ileś, modlić się o ludzi. Mnie nigdy nie było ciężko. W ogóle ja nie wiem. No jarzmo pańskie jest lekkie. A ktoś mówi, ja mam ciężar. Taki mam ciężar. Ale czego żeś się naczytał? Czego? No bo mam ciężar. Ja mówię, ale to nie z Boga jest. No z Pana, Pan na mnie nałożył ten ciężar. Chodzę w objawie, szczególnie ludzie z takim usposobieniem proroczym, bo oni ciężar ciągle mają. Ja pomagam prorokom, bo ja wiem, że prorocy to jest najdelikatniejszy gatunek. Ostatnio siedziałem w ogóle i Bóg tutaj mówił, w ogóle ochroń proroka. Ochroń proroka. On ciężko, prorocy mają ciężko. Ja mówię, czego masz ciężko? Jak Boże jarzmo jest lekkie. Rozumiecie? Prawda, ja będę jutro prawdopodobnie o tym mówił, to jest ostateczna rzecz w Królestwie. Nie wolno nam ustalać własnych praw. Nasze prawa usuwają prawa Boże. Ozeasz 6,5. Księga Ozeasza 6,5. Dlatego ociosywałem ich przez proroków. Zabijałem ich słowem moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Dwie rzeczy, ociosywanie przez proroków i zabijanie słowem jego ust. Te elementy są ściśle związane z przygotowywaniem naszej duszy na to, aby własne prawa były powalone. Coraz
więcej dociera do ciebie informacji o szeregu różnorakich zaburzeń, które są twoimi prawami. Zgadza się? To jest informacja prorocza. Coraz ciężej ci w twoich zaburzeniach. Amen? Coraz trudniej wam. Aleluja. To znaczy zabijanie słowem jego ust. Kiedy już zaczynasz widzieć, że twoje prawa są dramatem jakimś, że zachowania, które z nich wynikają, przynoszą destrukcję i zniszczenie, kiedy jesteś przepełniany informacją i doświadczeniem destrukcyjnym, jest to dla ciebie czerwona lampka. Tak funkcjonują we mnie różne prawa, które usuwają naukę Bożą. Dlatego ludziom tak ciężko później, bo mają te własne przekonania. Gdyby tak zaczęto filmować domy chrześcijan, a potem wyświetlać je w kościołach. Przeciętne życie starszego zboru. I na ten. Wstaje rano, na ciebie wściekły, bo mu żona nie dała w nocy. Wstaje rano, proszę wie, przygódź się! Idziemy do kościoła! Raz! Starszy zboru. Człowiek. Własne prawa, które tak naprawdę odbijają się na wszystkim szkawku. Kiedy będziesz dzisiaj się modlił do Boga, powiedz: Panie Boże, wyrzekam się własnych praw. Wyrzekam się własnych praw. Wyrzekam się własnych przekonań. Wszystkiego, co w jakikolwiek sposób w moim życiu przyniosło najdrobniejszą destrukcję. Uznaję, że twoja nauka jest światłem. Duchu Święty, potrzebuję twojej pomocy w ustanowieniu twoich praw we mnie. Zrozumcie, to zacznie się przejawiać w prosty sposób. Coraz więcej w tobie będzie konfliktu wewnętrznego. Ja coś ci powiem, jak ty w ogóle masz konflikt, to jest dobrze. W ogóle problemy mają ci, co konfliktu nie mają wewnętrznego. A twierdzą, że super u nich jest wszystko, a idą bokiem. Oni to mają kłopoty dopiero. Wstań, patrzę niektórych ludzi, w ogóle marzę o tym, że padli na kolana, zaczęli pokutować. Marzę o tym. Nie. Dalej są przekonani. O różnych rzeczach. Rozumiecie? Dalej są przekonani o różnych rzeczach. Mówisz do nich prawdę? Nie, oni mają inny plan. Pokazujesz im te rzeczy, że takie są nawet zapisy w słowie? Nie, oni mają inne zdanie. Chcę, żebyście zrozumieli, jak wielką wagę ma w sobie podjęcie decyzji o tym, aby wszelkie nasze prawa, które nabyliśmy przez całe nasze życie, runęły. Ludzie, w nas się tego nawarstwiło po kokardkę. Czy chcemy, czy nie chcemy, u każdego inaczej. Każdy z nas ma inne przeżycia, innych rzeczy doświadczy. Narodziliśmy się z Bożego Ducha, ale komunikujemy się przez nasze psychiki, rozumiecie? W naszych psychikach jest tyle nawarstwień, tyle prawideł. Potem z twojego wewnętrznego człowieka zaczyna płynąć namaszczenie, bo się otwierasz na pewne dziedziny. I mamy straszne hybrydy. Mamy pozaburzanych proroków, pozaburzanych pasterzy. Rozumiecie? Pozaburzanych ewangelistów. Pozaburzanych w ogóle pozaburzanych ludzi w kościele. Po prostu. My naprawdę przez te lata służby przeżyliśmy i zauważyliśmy niesamowite połączenia ludzi. Z jednej strony cudownie namaszczeni ludzie, z drugiej strony absolutnie chore głowy, mający własne prawa.
Przeżyliśmy ludzi chodzących po pijanemu i uzdrawiających chorych. Brałem ich później, bo oni byli uzdrawiani. Ja mówię, człowieku, no pół miasteczka wie, że chodziłeś pijany. Mówię, jak wór, człowieku, rozumiesz mnie? Jesteś publicznym człowiekiem, co mam robić z tobą teraz, no? No oni byli uzdrawiani. Ja mówię, ojejku, no to co z tego, że byli uzdrawiani? No proszę cię. Od cienia, który padnie na kogoś, może ktoś być uzdrowiony. Idziesz sobie, proszę ciebie, myślisz o niebieskich migdałach, a twój cień właśnie padł na jakiegoś gościa, który został uzdrowiony. On nawet nie będzie wiedział, rozumiesz, że to z uwagi na to, że twój cień go uzdrowił. Rozumiesz? Pójdziesz gdzieś, spluniesz, rozumiesz? A ktoś się o to oprze i może zostać uzdrowiony. Ludzie, jesteśmy ludźmi połączonymi z niebem. Ale na litość boską, nie tędy droga. Nie tędy droga. Nam nie wolno mieć własnych praw. My musimy być wyzuci z tego. Nie wolno nam mieć wewnętrznych, duszewnych przekonań różnych. My musimy powiedzieć, Duchu Święty, pomóż nam w tym. Chcemy z tego wyjść. Chcemy, żeby nauka Pańska przenikała nasze jestestwo od A do Z. Nie zgadzamy się z tym, że mamy inne zdanie. Nie zgadzamy się, że mamy najdrobniejszą emocję inną. Nie ma czegoś takiego. Rozumiecie? My od ludzi służby, którzy są u nas w kościele w Warszawie, na przykład domagamy się, aby się z nami zgadzali w 100%. Ja mówię, nie tam w 99%. Mówię, jak w 99%, to nie będziesz w służbie w tym kościele. Bo ja się nie nadaję, żeby się z tobą przepychać później. Rozumiesz mnie? Ja naprawdę, po prostu mnie szkoda zdrowia. No. Jak ja mówię coś, tak? A ty wyjeżdżasz w ogóle z czymś innym później do ludzi. No, no to niemożliwe to jest. Ludzie mówią, a to dlaczego uważasz, że ty masz rację? Mówię, człowieku, to nie jest kwestia, że ja mam rację. Posłuchajcie, wiecie, jaki jest ze mną problem? Problem ze mną polega jest taki, że ja każdą moją tezę jestem w stanie udowodnić dogmatycznie i na podstawie Pisma Świętego absolutnym wykładzie teologicznym. Taki jest problem ze mną. Bo to nie jest kwestia tego, że ja mam zdanie. Tylko, że jak na przykład mówię, że poza Chrystusem Bóg nienawidzi ludzi, tak? To ja mam na to absolutne dowody, tak? Które są niezbitymi faktami. I to, co ktoś czuje w tym temacie, to mnie w ogóle nie obchodzi. Bo ja też coś innego czuję w tym temacie. Ale ja wiem, jaka jest prawda. Ja wiem, jaka jest prawda. Ja jestem w tym społeczeństwie, w którym żyję. Ja zostałem nauczony, że nienawiść jest przeciwną miłości. Ale Duch Święty pokazuje coś zupełnie innego. Że nienawiść w ogóle nie jest przeciwna miłości. Ja ostatnio pytam człowieka, który ze mną na ten temat dyskutował, ja mówię, ty, miałbyś żonę i żona by cię zdradziła. Kochałbyś ją cały czas. Jakie byś miał uczucia w związku z nią, kiedy by przyszła i by ci powiedziała, zdradziła cię? Jakie byś miał uczucia? Bo nienawiść to jest uczucie. A to jest ból dla ludzi, bo ludzie mają swoje przekonania. Ale to są ich przekonania. Ich. I w związku z tym wychodzi lewa Ewangelia. Mówi się do ludzi, wszystkich was Bóg kocha. Nie, Bóg w Chrystusie was kocha. Poza Chrystusem ten Bóg wyrzuci was do piekła. Nie możemy tak głosić. Ja mówię, a to jest twoje przekonanie. To są słowa Jezusa. Bójcie się tego, który i duszę, i ciało może w piekle zatracić. To Jezus powiedział. Albo się z Nim zgodzisz, albo masz własne przekonania, za którymi stoi demon. No i koniec. I z tym się trzeba oswoić. Własne prawa
są twoim wrogiem. Prawidła Boże są twoim przyjacielem. Jeżeli się nie zgadzasz z jakimś prawidłem Bożym, rozumiesz? Jeżeli nie zgadzasz się, żeby mieć w nienawiści na przykład krewnych według ciała, to jest twój problem osobisty, nie mój. Ja jasno powiem. Wiecie czemu? Bo przedtem powiedziałem prosto, że Duchu Święty, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Zmień mi główkę. Ja się w ogóle z tym nie boksowałem. Kiedyś jak byłem zielonoświątkowcem, uważałem, że kobiety nie mogą usługiwać. Tak mnie nauczyli. Byłem przekonany. Rozumiecie? Miałem własne przekonanie. Potem przyszedłem do Boga, powiedziałem: Panie, mam takie przekonania. Pomóż mi. Przyjdź do Boga. Przynieś mu swoje przekonania, które stoją w sprzeczności z Bożą prawdą. I powiedz: Panie, pomóż mi. Duchu Święty, zmień mi główkę. Zmień moją głowę od A do Z. I nie dziw się, że potem będzie w tobie narastał konflikt, ponieważ Boże przekonania będą wypierały twoje przekonania. Tak się będzie działo. To jest proces, który może być twoim wielkim błogosławieństwem. Po prostu.